Cześć, witam Was. Słuchajcie, dzisiejszy temat podawanie matek pszczelich. Będzie nam potrzebna oczywiście matka, tutaj przygotowana, tak. Matkę kupiłem w takiej klateczce. Ta czarna taśma, którą tutaj mamy, prawda? Ona w momencie, jak będziemy to wkładać do ula, jak będę wkładał to do ula, to muszę to usunąć, prawda? To białe to jest ciasto. Pszczółki się będą przegryzać i tyle. Tam widać ładnie mateczkę, o, tutaj oznaczony biały taki biały znacznik, tak? Będziemy potrzebować taką szmatkę i apiarum. To jest taki środek, który ma taką intensywną, ziołową, trochę miętową, trochę miętowy, intensywny, trochę miętowy zapach, który powoduje to, że pszczoły nie są drażnione, pszczoły w ulu nie są drażnione obcym zapachem matki. Ten apiaron popryskamy tutaj na tą szmatkę, troszeczkę też klateczkę. I teraz będę wieszał matkę w tej klatce w środku gniazda, na takim haczyku. A pod spód, na dno ula, położę tą szmatkę nasączoną tym zapachem. I tak to zostawię. I tak to zostawię. Aż do wygryzienia. No, także postaram się Wam to pokazać, jeżeli będzie taka możliwość. Na razie tyle. Tak, to słuchajcie, dokładnie wygląda. Tak wisi w środku. Tak. No niestety właśnie matkę trzeba podstawić tutaj do tego ula, ponieważ wygląda na to, że pszczółki zostały osierocone. Więc co prawda działamy teraz już praktycznie na jesień, ale spróbujemy to tak zrobić, żeby ta matka się tam przyjęła i żeby została zaakceptowana. No i tyle.